Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 27 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszego rozważania skoncentrowali się na słowach Świętego Piotra Apostoła z Pierwszego Listu, które brzmią następująco: Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, chcę Wam powiedzieć, że bardzo często w życiu chrześcijańskim, kiedy pojawiają się różne trudności, to możemy je potraktować jako szansę, jako możliwość rozwoju, jako wyzwanie. Nie jako jakąś trudność, którą trzeba omijać, ale jako jakąś taką szansę, którą można wykorzystać. Kochani, kiedy pojawiają się różne trudności w naszym życiu, to po pierwsze, możemy potraktować jako taki moment, w którym doświadczamy naszej znikomości, naszej zależności od Pana Boga. I to prowadzi nas do głębszej jeszcze modlitwy i do tego, żebyśmy uświadomili sobie, że tak naprawdę w życiu nic nie możemy o własnych siłach osiągnąć, tylko osiągnąć wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w Panu Bogu. Po drugie, kiedy pojawiają się trudności, to możemy doświadczyć tego, że mamy być cierpliwi i wytrwali. Że różne trudności sprawiają, że jesteśmy zahartowani bardziej wewnętrznie, że kiedy pojawią się być może następnym razem o wiele większe trudności, to będziemy już na nie przygotowani. I po trzecie, kiedy pojawiają się różne trudności, to możemy być bardziej współczujący wobec innych ludzi, możemy bardziej zrozumieć drugiego człowieka, bo jeśli sami doświadczamy jakichś trudności, przeciwności losowych. To również będzie nam łatwiej zrozumieć kogoś, kto jest w podobnej sytuacji. W innym przypadku będziemy tylko teoretycznie wiedzieć o trudnościach, że one istnieją, a kiedy życie da nam tak porządnie popalić, to będziemy w stanie wczuć się w atmosferę i w sytuację drugiego człowieka. Możemy być bardziej empatyczni i chętni do pomocy. W końcu, kochani, kiedy pojawiają się różne trudności w naszym życiu. To możemy doświadczyć tego, że to, co przychodzi z trudem, ma o wiele większą wartość. Mamy większą satysfakcję. To, co przychodzi w sposób taki łatwy, mówimy łatwo przyszło, łatwo poszło, i tak naprawdę często nie doceniamy tego. Tak to czasem jest z młodym człowiekiem, który otrzymuje pieniądze od swoich rodziców albo od kogoś innego i bardzo łatwo wydaje. Natomiast później, kiedy doświadczy, jak trudno jest zdobyć pieniądze ile poświęceń trzeba, żeby rano wstawać, żeby dokonywać różnych wyborów i napocić się bardzo, żeby zdobyć jakieś fundusze na przetrwanie, to wiele łatwiej później będzie nam doceniać wartość naszej pracy. Bardzo mi się podoba takie zdanie księdza Jana Twardowskiego, który powiedział, że w życiu powinno być trochę dobrze i trochę niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze. A więc, kochani, trudności życiowe, które przychodzą na nas, są pewnego rodzaju takim potencjałem, sprawiają, że możemy kształtować się wewnętrznie. Kiedy patrzymy na różne świadectwa biblijne, to widzimy choćby i Hioba, który doświadczył bardzo różnych trudności życiowych, kiedy cały świat mu się zawalił, stracił kompletnie wszystko, prawie w jednym momencie. A jednak, poprzez cierpliwość, poprzez to, że nie przestał ufać Panu Bogu, nawet w tak wielkich. Trudnościach, które go spotykały, to jednak Pan Bóg go wynagrodził. Albo drugi przykład: Józef, który został przez braci sprzedany do Egiptu, kiedy poprzez różne perpetie życiowe, kiedy dostawał nieźle w kość, kiedy był niesłusznie oskarżany kiedy wypracowywał wiele różnych rzeczy. Pan Bóg go przeorał przez te różne doświadczenia życiowe, ale on nigdy nie przestał ufać Panu Bogu. Właściwie jego siła polegała na tym, że on w tych doświadczeniach ufał Panu Bogu. Kiedy patrzymy również na różne wydarzenia z historii, kiedy patrzymy na Nelsona Mandelę, który 27 lat przebywał w więzieniu i który poprzez taką swoją wytrwałość... Starał się walczyć z apartheidem, który działał poprzez segregację rasową ludzi. On w sposób taki bardzo konsekwentny, trwając przy swoim zdaniu w południowej Afryce, doprowadził do takiego momentu, że poprzez przebaczenie, poprzez wyjście naprzeciw innym ludziom, można osiągnąć o wiele więcej niż poprzez taką walkę militarną. Tak samo święty Maksymilian Maria Kolbe. Wydaje się, że poprzez taką wytrwałość, poprzez konsekwencje, to czego nauczał wcześniej, drukując rycerza niepokalanej, później w jego życiu ukazało się, że on jest w każdym momencie gotowy na to, żeby swoim życiem zaświadczyć, że to czego nauczył jest prawdą. I rzeczywiście, kiedy oddał w Auschwitz życie za drugiego człowieka, to okazał, że słowa pana Jezusa są niezmienne, bez żadnych. Okoliczności łagodzących, że tak powiem. To znaczy, nie będziemy robili żadnych wyjątków. Nawet w skrajnych warunkach, kiedy będziemy trwali przy Panu Bogu, to tylko wygramy. Kolejny przykład. Święta Matka Teresa z Kalkuty, która poprzez pracę dla innych ludzi, poprzez konsekwentne takie trwanie przy ludziach ubogich, sprawiła, że często zmieniała się mentalność ludzi w podejściu do człowieka biednego. Ona traktowała człowieka ubogiego jak brata, jak siostrę. I myślę, że taka jej postawa wpłynęła na wielu ludzi, że stali się bardziej wrażliwi. I również w Twoim życiu, kiedy pojawią się różne trudności życiowe, kiedy świat ci się zawali, kiedy nie będziesz miał już umiał ufać nikomu, nawet sobie, to pamiętaj, że kiedy Panu Bogu oddasz swoje cierpliwe zmaganie się z trudnościami, kiedy Pan Bóg ukształtuje Ciebie, bo wiecie, to jest tak, jak w tym dzisiejszym liście świętego Piotra, który. Porównuje nasze trudności życiowe do hartowania się złota. Złoto wartościowe, prawda? Ale żeby je ukształtować, potrzebna jest gorąca temperatura, żeby nadać kształt temu złotu. I również twoje trudności sprawiają, że są dla ciebie szansą, żebyś się uszlachetnił, żebyś się wyzbył tego wszystkiego, co może być tylko takim przywiązaniem do tych rzeczy, które wcale ci nie rozwijają, ale hamują twój rozwój. Na zakończenie, kochani, dla wszystkich tych, którym jest ciężko w życiu, którzy wiedzą, że mają w życiu tylko podgórkę albo idą tylko pod wiatr, przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.